Maczki z tej strony nocu. Dzisiaj Wam pokażę rzeczy, cztery, które warto zainstalować, jeśli chcesz nagrywać na YouTubie. To są rzeczy, które ja używam i serdecznie Wam polecam. To tak, zaczynając od Mobizen. To jest aplikacja, właśnie którą teraz nagrywam. To są moje ostatnie filmy. No, nie mogę Wam wszystkiego powiedzieć, bo gdybym musiał pokazać wszystko, to bym musiał przestać nagrywać. I ogólnie mamy takie coś i na to naciśniemy. Wyświetla nam się tam, gdzie jest ten kwadracik. To znaczy, no, że przerwij, skończ odcinek, dwie kreski zatrzymaj, a później znów, jak jeszcze raz klikniesz. No i będzie ogólnie taka kamera, tylko ja teraz nagrywam, więc nie będzie tej kamery pokazanej, bo jestem tu właśnie w trakcie nagrywania. No to są wszystkie te ustawienia. Bardzo przepraszam. Głównie głośno. Ale tył. Ten cały. Przepraszam na chwilę. Okej, niestety musiałem na chwilę przerwać, bo. No, nieważne. Dajmy sąd. To jest ten cały głos, który teraz mówię i wy go słyszycie. No, tu jest facecam, czyli no. O. To, ta kamerka, która mnie widzi właśnie. Tak. No i tu są różne ustawienia. Dobra, przejdźmy do kolejnej aplikacji. To jest InShot. W InShotie. To akurat jest wcześniejszy odcinek tutaj edytowany. To jest normalnie. Wytnij coś, jak chcesz, płótno, rozmycie tła, bo właśnie to jest to rozmycie tła. No, to wyłączymy. Muzykę można dodać. Naklejki, tekst, tło obracać, ale tego to już nie używam. No i zaraz Wam pokażę, jak te intro zrobić, więc zostańcie. I również jak zrobić outro. Tutaj głosu nie będzie Wam słychać, ale no, o to chodzi. No to tak wygląda ta aplikacja. Można jeszcze zdjęcia edytować, ale ja z tego nie korzystam do zdjęć. To tak. Kolejna aplikacja to jest właśnie Legend. To jest aplikacja do tworzenia intra. Na przykład napiszę Noxu, no, czyli ja. Tak. I ten nasz napis będzie w jakimś. Czekaj, ja się przesunę na dół, albo nie. Będę na samej górze. I tu kolorami można zmieniać różne te animacje. Ja akurat mam to i to jest to. Chyba tak, to jest to. To jest moje intro. A outro zrobiłem, nie pamiętam, ale chyba na. Nie. Nie pamiętam szczerze. Ale właśnie tak wygląda ta aplikacja. Później tu jest normalnie format, poziomy, pionowy, piksele. No i tak to wygląda. Ostatnia rzecz to jest studio YouTube'a.
To jest całe zarządzanie naszym kontem na YouTubie. W ogóle, żeby nagrywać, trzeba stworzyć konto. Tak, to jest informacja dla ludzi, którzy nie wiedzą, że jak się nagrywa, to trzeba mieć konto na YouTube. No. To teraz nam się to ładuje. Ja ogólnie teraz, jeśli chcielibyście się zapytać, gdzie ja jestem, ja jadę autobusem i po prostu nie miałem czasu jakby, żeby nagrać. Jest 19:04, o ile widzieliście, bo ja nie wiem, czy widzieliście. No i to jest cała edycja, nie chce mi się, nie wiem czemu nie chce mi się włączyć. No niestety nie chce się włączyć, więc to na tyle w tym odcinku. Jeśli się spodobał, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz kolejne jeśli chcesz, szczerze nie wiem, jak to nazwać. Jeśli chciałbyś, żebym ci pokazał aplikacje, które mogą ci się w czymś przydać, na przykład w nagrywaniu, i ogólnie jak wrócę do domu, to nagram coś takiego tylko na komputerze. Tylko to trochę potrwa. Na komputerze już spoileruję, że pobawimy się na Ruciaka, o ile znacie go. Będziemy komentować serial. Na playerze. I teraz w tym momencie. Oj. W tym momencie. Co się popsuło? Napiszcie w komentarzach. W komentarzu. Jaki serial mam skomentować. I później po tym odcinku ocencie, czy dobrze komentowałem. No i myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie, dziękuję za uwagę. Jeśli przydały wam się te aplikacje, to fajnie. No, to na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku. To znaczy wy mnie widzicie. Ja was niestety nie. Ale właśnie, i jest jedna sprawa. Jeśli nie obejrzałeś, oglądasz moje filmy, a nie subskrybujesz mnie, to zasubskrybuj, bo bardzo mi na tym zależy, wiesz? Jeśli ci się... Wiem, że się powtarzam, ciągle mówię to samo, że jak... jestem teraz trochę ciemny. Nie ma światła? Poczekajcie. O! Że jak... no wiem, że ciągle gadam o tym, że jeśli wam się spodoba film, to zostawcie łapkę w górę. Wiem, że większość z was w ogóle to olewa, ale naprawdę mi tym pomagacie. I znowu się powtarzam i znowu mnie olewacie. Ja to wszystko rozumiem. Ale zależy mi na tym, więc moglibyście zostawić tą łapkę w górę, parę wyświetleń. No i dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć.